23 kwietnia w niedzielę o 9:30 tutaj na terenie, na stadionie imienia Kazimierza Czesława Lisa. O godzinie 9:30 rozpoczyna się oficjalne otwarcie zawodów. Następnie do godziny 12:20 będą rozgrywane w różnych kategoriach wiekowych biegi młodzieżowe od rocznika 2010, gdzie dzieci biegną samodzielnie, do wieku gimnazjalnego, a także pod koniec dnia o 12:15 będzie tradycyjny już bieg dzieci z rodzicami, gdzie tam już nie ma limitu dziecięcego, można to dziecko trzymać, może on może biegać. No, fajna taka zabawa. Można nieść na rękach, tak? Może być wszelaki sposób takiego zaszczepienia już pierwszej rywalizacji sportowej, pierwszych takich emocji sportowych. No i wisienka na torcie, czyli godzina 13, start ostry, biegu głównego z ronda przy szkole w podstawowej numer 1. Tam zaczyna się ten bieg. Tradycyjnie bieg uliczny, dwie pętle po 5 km po naszym mieście będą rozgrywane. Fajnie i jestem z tego bardzo szczęśliwy, że ten bieg wszystko wskazuje na to, że będzie miał rekordową frekwencję, gdyż po raz pierwszy musieliśmy zamknąć zapisy na bieg. Początkowo założyliśmy sobie limit 700 uczestników. Ten limit bardzo szybko wydaje się, że wydawało się, że osiągniemy. Zwiększyliśmy ten limit do 750 uczestników. No i w dniu wczorajszym te zapisy musieliśmy zamknąć. Zainteresowanie było jeszcze większe, no ale my musimy, ze względów organizacyjnych, musieliśmy się przygotować na pewną liczbę uczestników. Przyjadą jacyś znani zawodnicy, będą znane nazwiska? Będą znane nazwiska, będzie przede wszystkim, co mnie najbardziej, szczerze mówiąc, cieszy, będzie bardzo dużo fajnych nazwisk ze Szczecinka. Będzie cała masa szczecineczan, ponieważ to stanowi ogromną największą sumę, część biegaczy z tych 750 zapisanych, ale będzie również wielu fajnych zawodników z Polski. Będziemy mieli też kilku zawodników zagranicznych, będzie jeden Ukrainiec, trzech Białorusinów, delegacja Francuzów jak zawsze z naszego miasta zaprzyjaźnionego Noyers-sur-Lons. Zdaje się, że pięciu biegaczy stamtąd będzie, jeden bardzo silny i dobry zawodnik, ale no, tak jak mówię, co najważniejsze, ogromną popularnością cieszy się w samym mieście Szczecinku ten bieg i tak to trzeba traktować, że to jest takie święto dla naszych tu szczecineckich biegaczy. Chyba apel do użytkowników samochodów, aby nie blokowali trasy biegu. To jest zawsze utrapienie. No dokładnie. Ja chciałbym poprosić wszystkich uczestników ruchu drogowego o wyrozumiałość. Ta impreza, zamykane ulice są raz do roku. Ja wiem, że jest to niedogodność, natomiast no, proszę o wyrozumiałość i zrozumienie, że ten bieg odbywa, jest to bieg uliczny i odbywa się po ulicach, więc od godziny 11:30 ten ciąg ulic po trasie, której będzie bieg realizowany, można się zapoznać na stronie naszej stronie biegowej www.bieg.szczecin.pl, które ulice będą zamknięte. Prosiłbym, żeby no, w dniu biegu, czyli w niedzielę, te samochody przeparkować gdzie indziej, no i do momentu, kiedy ten bieg się nie zakończy, nie korzystać z samochodów, poczekać, aż już wszyscy zawodnicy zbiegną tutaj na stadion. To powinno mieć miejsce około godziny 14:30, 15:00. Już ruch będzie sukcesywnie włączany tak do normalnej organizacji drogowej. Prosiłbym wszystkich, żeby zorganizować sobie spacer, podopingować, czy tu na stadionie, czy na trasie biegowej. To dla biegaczy jest niesamowicie ważne, ten doping żywiołowy. To naprawdę jest bardzo duża dawka emocji, adrenaliny, takich dodatkowych sił, szczególnie na końcowych trasie. Już wszystkich serdecznie zapraszam na ten bieg, i uczestników, i kibiców, i proszę o gorący doping. Fantastyczna impreza, jak co roku w naszym mieście.